David, let me explain shortly what happened inside the cage, okay? For the fans in Poland, so I will just explain in Polish what happened. Szanowni Państwo, krótkie wyjaśnienie. Damian Mieczkowski podczas jednej z tych wymian po prostu złamał rękę i to złamanie jest naprawdę poważne z tego, co tutaj widzieliśmy, więc myślę, że brawa dla Damiana i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Yeah, so I just told what happened in the fight. So of course not the ending. Not the ending that you wanted, but still win is a win. You came to the cage aggressively, you knew what you want to do inside the cage, and welcome to KSW with your first win. Hello to Arena. I cannot explain what happened, because I made some punches and I see my opponent has some problem with the arms, so maybe I don't know. I really don't know. But if he wants revenge, not problem for me. Okay. And how do you feel after the first win inside the KSW cage? Yes, I'm happy that I won my first one. Okay. I'm happy. Okay. But respect to my opponent. He's very strong. Damian, get ready. I wish you that hand and arm will be okay, and if you want a revenge, not problem for me. Dawid powiedział o tym, że nie wie, co się dokładnie stało. Widział, że Damian coś sygnalizuje, że po prostu chyba podczas jednej z wymian doszło do tego pęknięcia. Jeśli Damian będzie chciał w przyszłości rewanż, to Dawid jest jak najbardziej na to gotowy. No a teraz cieszy się niezmiernie z tego, że po raz pierwszy zwyciężył w KSW. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Dawid Hoszek! Spokojnie, mamy czas, napij się wody. No taka krótka walka zaschła w gardle? Jeszcze raz? Taka krótka walka zdążyło zasnąć w gardle? No, już dużo wcześniej mi zaschło w gardle, dlatego cały czas uzupełnia płyny. Oskar, powiem tak, wow, zacząłeś swoją przygodę w KSW od takich walk dosyć długich, 15-minutowych, ale chyba spodobało ci się nokautowanie, bo ostatnio już nam się wydawało, że zrobiłeś coś niesamowitego, ale dzisiaj, no to jest kandydat do nokautu roku, mam wrażenie. Nie wiem, zobaczymy, ale spodobała bardziej mi się ta kategoria wagowa. Czuję się naprawdę niesamowicie w tej kategorii, ale ze mną po prostu jest sztab ludzi, którym naprawdę wiele zawdzięczam, bo oni tworzą mnie, oni tworzą też moją ścieżkę drogi. Tak samo moi kibice, moi rodzice, moja rodzina. To jest niesamowite uczucie, że mogę mieć wokół siebie takich ludzi jak oni. No to Oskar, jeszcze spójrzmy jeszcze raz na tę akcję. Co tam się wydarzyło i opowiedz mi, chodź tutaj trochę bardziej z tej strony i opowiedz, co tam się wydarzyło w tej akcji. No co? W sumie wszyscy widzą, no co? Prawy dół. I reszta już była formalnością. Szanowni Państwo, reszta była formalnością, ale to była chyba bardzo przyjemna formalność. Takie papiery się z dużą radością wypełnia. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj, wasz faworyt, Oskar Szczepaniak! Szanowni Państwo, zanim rozpocznę rozmowę z Wojtkiem, to myślę, że olbrzymie brawa dla obu zawodników. Tomek Jakubiec dwa razy w pierwszej rundzie był bliski przegranej, ale wrócił i przewalczył całą tę walkę. Naprawdę olbrzymie brawa. To Wojtek, wyrównane starcie, pierwsza runda, wydawało się, że to już witasz się z gąską, że nie będzie tutaj żadnej dramaturgii, że ty wygrasz gładko i łatwo, a tymczasem no, Tomek jest zbudowany chyba z jakiegoś innego materiału, przetrwał i w kolejnych rundach naprawdę sporo krwi ci napsuł. Jak ta walka wyglądała w twoich oczach, bo sędziowie nie byli jednomyślni? Walka była bardzo ciężka, pierwsza runda zdecydowanie dla mnie, ale dwie kolejne były wyrównane. KSW, dajcie mu szansę jeszcze jedną Tomaszowi, bo takich wojowników ja chcę oglądać w tej klatce i to jest KSW. Ja mam też nadzieję, że jeszcze Tomka na pewno zobaczymy. Wojtek, no i co teraz? Ostatnio czekaliśmy na twoją walkę 2 lata, teraz chyba trochę szybciej wrócisz do tej okrągłej, pięknej klatki. Teraz na pewno chcę odpocząć, spędzić trochę czasu z rodziną i się wyleczyć, ale zobaczymy, co na to mój menadżer PJ. I będziemy coś myśleć. To czekamy na decyzję PJ-a, na decyzję KSW. Chciałbym podziękować całemu mojemu narożnikowi. Piotr Bagiński, Radosław Król, Paweł Neń. Dziękuję również Pawłowi Stępniowi, że pomaga mi w przygotowaniach. Dziękuję Tomasz Michalak, Jonatan Kujawa. Dziękuję wszystkim. Berserkers Team, Olimp Szczecin. No Berserkers Team dzisiaj jak na razie całkiem nieźle w Gorzowie. Szanowni Państwo, zwycięski dzisiaj Wojtek Janusz!
Wiktor, po walce z Kara Szczepaniaka, ja tutaj mówiłem, że mamy kandydata do nokautu roku i chyba widziałeś, co tam się działo i stwierdziłeś, nie, ja tak łatwo tej walki nie oddam i dopiszę swoje zwycięstwo też i będę ja chciał zgarnąć to trofeum. Coś niesamowitego, powiedz, co tutaj się stało, zaraz zobaczymy ten nokaut jeszcze raz na telebimach, no i opisz całą tę akcję. No co, bo ty, krzyczyliśmy dużo z trenerami za tylną ręką, tylna noga i weszło. Ale tam chyba miało być kopnięcie, to nie było kolano, tylko w ostatniej chwili świetnie zmieniłeś tor lotu twojej nogi. Chyba Adrian trochę bardziej strzedł mi na te kolano niż ja chciałem kopnąć, on akurat się nachylił. No to chyba musisz chcieć częściej tak kopać, bo wyszło całkiem dobrze. No, chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy przyjechali specjalnie na moją walkę z Płocka. I oczywiście mojemu przyjacielowi Łukaszowi wszystkiego najlepszego. O, 100 lat, dzisiaj urodziny? Były urodziny i obiecałem mu taki prezent. No dobrze, to spełniona ta obietnica. Wiktor, jeszcze raz olbrzymie brawa i myślę, że już czas przestać o tobie mówić jako o wschodzącej gwieździe. Przestać mówić jako gościu, który jest młody i dopiero zbiera szlify. Ty już stajesz się poważnym kontenderem w tej kategorii półśredniej i tam namieszasz w czubie chyba, co? Tak, i chciałbym jeszcze raz podziękować Adrianowi za tę walkę. Okej, okay. Krótko i na temat, jak w walce, szanowni państwo, wciąż niepokonany Wiktor Zalewski! Proszę państwa, to była walka szczególna dla obu zawodników zwycięskiego dzisiaj, naszego Irokeza Maćka Jewtuszki, a także Mariusza Żeromskisa, który podobnie jak Irokez kończy profesjonalną karierę po 24 latach. 24 long, long years, but tonight was special night, special fight, it's time to say goodbye. Yeah, tonight my plan was let go my beast, but Jewtuszka, so he is brother from different mother. He was like young god, you know, still young god. Yeah, a couple moments he slowed down, I saw, but then he listened to his corner, then come back. So I think he got middle kicks that saved him. Marius, it was long journey. Thank you very much. Thank you for every fight, every single fight. Have a good life. Have a good life. Skomplementował Irokeza, a teraz trzeba znaleźć. Życie po życiu. Mariusz Żeromskis. Iro, mógłbym mówić tutaj dużo o wszystkim, co pamiętam, o każdej walce, o każdym przeżyciu, o każdym twoim śmiesznym i poważnym zagraniu, bo było tego sporo, ale powiem jedno, odchodzisz na swoich zasadach. Powiedziałeś, że przyjdziesz tutaj dać walkę taką jak zawsze, że dasz ludziom radość, pokażesz efektowność, efektywność, no i było wszystko. To był taki Iro, jakiego pamiętamy. Coś pięknego. Dziękujemy ci za to wszystko, za dzisiaj i za każdy dzień, kiedy oglądaliśmy cię tutaj i w każdym innym miejscu. Dziękuję, Piotruś, chodź, ściągnij to. Ty mi zakładałeś, ty mi ściągnij. Nie chcą żyć. Ale może niech gdzieś tam trener Bagiński zatrzyma tę rękawicę, bo jak to była forma emerytalna, to ja bym tak kiedyś chciał być w prime wyglądać, jak ty dzisiaj wyglądałeś na tej już emeryturze. Bardzo się przygotowałem, poświęciłem bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi mnie tu wspiera. Tomek, Sebuś, Rafał, Karol, chłopacy, Kawka, Zmatę, moje kasztany. Gdzieś tu są, drą mordę. O, z mojej grupy. Słuchajcie, a teraz czas zmiana warty. Oskar, Kawka i kilku kasztanów tutaj będzie nas niedługo zastępowało. Chciałem podziękować kobiecie, że wytrzymywała diety, mój podły charakter, no i wszystkim kolegom ze zmiany, moim nurkom wszystkim i za jednostce moje. Dziękuję, że wspieraliście mnie cały czas. No oczywiście, gdzie jestem Kawul, Wojsław, Kawul, Martin, też wam dziękuję. Mieliśmy lepsze i gorsze momenty, ale mamy lepsze dzisiaj.
I Rokes, życzę Ci z tego całego serca. Dzisiaj kończymy, ale mam nadzieję, że kiedyś tam koło tego baneru Łukasz Jurkowski też pojawi się Twój baner w Hall of Fame KSW, pierwszy mistrz wagi lekkiej w historii tej organizacji. Bardzo Ci jeszcze raz dziękuję. To była piękna kariera, to były piękne momenty i mam nadzieję, że jeszcze przynajmniej na galach Cię na backstage'u zobaczymy, jak świrujesz, bo tego nigdy za mało. No na pewno, no i pierwszy raz na punkty wygrałem, więc zajebiście. Można jednak, można. Ale tam w tej trzeciej rundzie, jakbyś tak nie przeszarżował z tym czekaniem, to by nawet mógł być przepiękny knockout na koniec. Trochę chyba za szybko się cieszyłeś. Wiesz co, no powiem szczerze, że myślałem, że sędzia przerwie, bo nie chciałem go dobijać, bo ma wrócić do rodziny, nie? Powiedz mu szczerze, ale patrzę, sędzia dał mu szansę, tak jak mi kiedyś nie dał. Miłosierny Irokes na koniec kariery. Tego nie znałem, powiem Ci szczerze. Szanowni Państwo, jeszcze raz Irokes, ale jeszcze Mati też by chciał z Tobą pogadać. Ja tylko słówko, ponieważ dzisiaj to też było wzruszające, że od pewnego czasu robimy te wywiady razem z Dominikiem i mnie poprosił, żeby mieć taki przywilej, bo nigdy z Tobą nie rozmawiał po walce. Także chętnie na to przystałem, ale powiedziałem, że na końcu muszę Ci podziękować, bo my się znamy lata, byliśmy razem przy tych wszystkich walkach zwycięskich, przegranych, także dziękuję, dziękuję kocie, kojocie za to wszystko, trzymaj się, idź swoją drogą, dziękuję. Życie po życiu też jest piękne. Dziękuję. A ze mną Milan Zdravkovi, dzisiaj zwycięski, you know, just a very spectacular entrance to KSW organization, two fights, two wins, two spectacular knockouts, so give me your thoughts about this fight. Yeah, there's Serbian power there on display, right hand and nights out. In my opinion, the first round was for Kamil, but starting the second round, you've been looking for the punches to the body, extremely strong punches to the body, and suddenly the right hand. And it was finished. I just need one. Before this, they asked me if I could knock him out. You know, I can knock anybody out. If I land a punch, lights up. A słyszeli Państwo, tutaj ma spektakularne wejście do Federacji KSW. Dwie walki, dwa zwycięstwa, dwa nokauty. Mówi, to jest ta serbska siła, to jest ta serbska moc. Jak trafiam, to przewraca się po moich ciosach każdy. So what is next? What is the next step in your mind? Everybody here knows what's next. Two fights, two knockouts. I want that belt. Dwie walki, dwa nokauty. Chcę pasa. Chcę walki mistrzowskiej. Milan Zdravkovic. Uśmiechnięty, wracający na zwycięską ścieżkę Daniel Rutkowski, który dzisiaj myślę, że był metodyczny, analityczny, bardzo cierpliwy. A przy okazji cały czas tutaj miał komentarz na żywo tej walki ze strony swojego przeciwnika. Tak, jak to, witam serdecznie wszystkich. Tak, jak najbardziej, biję go cały czas tą prawą ręką. Oddaję Rutek, Rutek! Rutek, jest skóry człowiek dobry. Ale mnie boli kostka prawa, no. Wszystko trafiłem tylko tą prawą kostką. Ale powiem Ci tak, fantastyczny rekord chłopaka, który stoczył 3 walki w Bellatorze. Wydaje mi się, że wielu ekspertów trochę go nie doceniało, analizując tych rywali, ale to jest bardzo cenne doświadczenie zawsze. Walczyć z zawodnikiem o kompletnie innym stylu, też z niesamowitymi warunkami, bo jednak ten zasięg 21 cm większy od Ciebie. Zdecydowanie, widzieliście, fajne obrotówki, tutaj tak ekwilibrystyczne ciosy fajne wychodziły mu. No tam widzicie, cały czas przy siatce bezpiecznie, nie czułem żadnego zagrożenia, więc no po co mam robić więcej? Może Wam by się bardziej podobało, jakbyśmy rzucali coś, ale robiłem tyle, ile wychodziło. Powiedziałeś, że cały czas się czułeś bezpiecznie. Rozumiem, że w tych elementach, kiedy próbował tutaj zapiąć duszenie, trzymałeś spokój i nie czułeś większego zagrożenia. W pierwszym tylko było takie, okej, ciasno, ale mówię, stoję spokojnie i później ta głowa wyszła, a w drugim to już nie, bo już czułem się bezpiecznie bardzo. Kardy, jak zawsze, Rutka, się zgadzałeś na najwyższym poziomie. Najważniejsze, wracamy na zwycięską ścieżkę.
Daniel Rutek Rutkowski. Ze mną Michał Materla. Przegrany dzisiaj w walce. Trudna walka dla wszystkich, trudna walka dla Piotra, trudna walka dla wszystkich twoich fanów. Co czujesz w tym momencie? Żal, gorycz, po prostu ciężko się to znosi całe życie. Każda porażka boli tak samo. Gratuluję dla Piotrusia. Naprawdę przełamał mnie, ciężko było mi złapać rytm walki. I co mogę powiedzieć, no jest mi po prostu niezmiernie przykro, bo nie zostało mi już dużo tych walk. Ale ja wierzę, że kilka jeszcze walk ci zostało. Natomiast no, Michał, ty nas przyzwyczaiłeś do tego, że za każdym razem chcesz sięgać gwiazd, że nie ma takiej, powiedziałbym, czasami rzeczowej kalkulacji, takiej analizy, z kim powinienem, z kim nie powinienem, tylko zawsze mierzysz najwyżej, jak się da. Taki już charakter, że im trudniej, tym większa satysfakcja, tym większa motywacja i tak już zostanie po prostu na tych moich zasadach. Albo będę próbował się z najlepszymi, albo w ogóle nie będę się próbował. Taki jest, taki będzie, taki przyszedł na ten świat i taki z tego świata odejdzie Michał Materla. Pojedynku Piotrek Kuberski, który idzie jak burza w Federacji KSW. Piękne zwycięstwo, ale tak sobie myślę, że potwornie trudna dla ciebie emocjonalnie sytuacja. Dzień dobry wszystkim. W pierwszej kolejności chciałem przeprosić Michała. Michale, wybacz, dla mnie było to naprawdę coś niesamowitego. Zmierzyć się z tobą. Ja też nie ukrywam, że to do mnie dzisiaj nie dociera, pewnie dotrze przez kilka dni, że udałoby mi się wygrać w taki sposób z legendą. Jestem zarazem z siebie bardzo dumny, ale nie potrafię się cieszyć tym zwycięstwem. Ale wiesz jak to, Piotrze, jest, bo wychowaliśmy się na walkach Michała i tak jak powiedziałeś, na pewno jest jednym z filarów budujących Federację KSW MMA w Polsce i będziemy go kochać zawsze. Natomiast no, taki jest jednak ten brutalny świat zawodowego sportu. Żeby być na samej górze, żeby stawać się legendą, trzeba wygrywać walki z legendami. Tak chyba jest. I wiesz co? To plan był świetny. Precyzyjne kopnięcia na dół, ciosy, szybkość, to się wszystko zgadzało i nie musimy się przekonywać ani w jedną, ani w drugą stronę. Co dalej? Co mierzysz? Chyba w mierze w pas. Nie wiem, jak włodarze mi pozwolą spróbować dosięgnąć tego zaszczytu. Ja z miłą chęcią podjąłbym rękawicę z każdym zawodnikiem, który będzie miał ten pas. Chcę walki o pas Piotrek Kuberski Challenger. Tak? Bo Mateusz, ostatnio mi uciekłeś. Próbowałem cię złapać, ale byłeś bardzo szybki jak Speedy Gonzalez. Słuchajcie, te rękawice, ten strój na moich social mediach będę licytował na akcję charytatywną. Pewnie oddam to na jakiś dom dziecka, na cokolwiek. Proszę, bądźcie, śledźcie mnie, bo będzie to wszystko, co tutaj mam na sobie, włączę z czapeczką. No puchar sobie zostawię, bo to będą. Chociaż coś chciałbym mieć po tej walce, ale wszystko, co mam, oprócz suspensora, oddam na akcję charytatywną. Wiesz co, jeszcze ci chcę powiedzieć na koniec jedną rzecz, bo Michał schodzi do szatni, ale myślę, że nas słyszy. Wiem, że to dla ciebie jest trudne. Ale on jest sportowcem przez duże S i uwierz mi, chciałby, żebyś się tego wieczoru cieszył z tego zwycięstwa. Bo tacy są prawdziwi sportowcy. Piotrek Kuberski. Dziękuję. Uśmiechnięty, szczęśliwy and still. Wciąż mistrzem kategorii Kogucie Kuba Wikłacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. No słuchaj, naprawdę tę walkę się nam przyjemnie oglądało, bo koncercik w tych pierwszych trzech rundach parterowy, pokręciliście naprawdę fajnie, to wszystko było na najwyższym poziomie, natomiast zmiana też taktyki narożnika przed czwartą rundą, daliście nam trochę wojny. Czy były takie momenty, powiedziałbym, zagrożenia z perspektywy klatki? No ładnie Zura poszedł do balaszki. Ale szybka kontra. Szybka kontra, no miałem wrażenie, że jeszcze brakuje i że mam gdzieś centymetry, żeby uciekać. Tak więc no super próba i w ogóle Zuro, zajebista walka. Kurczę, masz tak twardą głowę, że moje dłonie po prostu popękały chyba. Słuchaj, twój coach nie jest człowiekiem wymagającym, tylko jest człowiekiem potwornie wymagającym. I jak ci się wydaje,
jaką tutaj notę wystawi za tę walkę. Czy wszystko zostało zrealizowane w 100%, czy jeszcze jednak jakaś rezerwa jest? Nie wiem, no mam nadzieję, że trener dobrze oceni. Pojedzie za moje pieniądze na wakacje, kupi nowy samochód. Nie, no myślę, że narożnik zadowolony. Oczywiście nie zrobiłem 100% planu, ale naprawdę jestem zadowolony z tej walki. Dziękuję. Dziękuję, mój wspaniały narożnik, menadżer, kibice i sponsorzy. Jesteście wielcy i dziękuję, Gorzów. Mam nadzieję, że się podobało i że jeszcze tutaj wrócimy. Słuchajcie, ten chłopak jest kotem i cały czas jest mistrzem Federacji KSW kategorii koguciej. Panie i panowie, the champ, Kuba Wikłacz. Dziękuję. Jeszcze też kilka słów od pretendenta, bo postawił się tutaj bardzo mocno mistrzowi. Jest ze mną Tornika, który będzie tłumaczył Zura. Dzisiaj lepszy był Kuba Wikłacz, ale to była naprawdę mocna walka i taka, która zasługiwała na zdecydowanie na walkę wieczoru i starcie mistrzowskie. Hello everyone. I understand, guys. Respect Wikłacz. Today, really, you won, and congratulations, but, okay, I lose today, but I 100% come back, and doesn't matter today or tomorrow, I take this belt one day, I believe this. Okay, now today, congratulations, today your day, really, you are good person, and, okay, I come back more stronger. No to Tornika przetłumacz, ale z angielskiego poproszę. Może dzisiaj przegrałem, ale jutro czy pojutrze na pewno odzyskam znowu ten pas. W sensie będzie mój. Jeszcze powiedział, że gratuluję Kubie, że jest naprawdę fajnym gościem i mistrzem, ale tak jest, wróci, będzie silniejszy. Jesteśmy o tym przekonani. Wielkie brawa dzisiaj za to, co pokazałeś, bo to była naprawdę mocna walka. Szanowni Państwo, jeszcze raz Zuriko Jojoua.